Ta nagroda to ogromne wyróżnienie dla mnie i wielki zaszczyt. Nie spodziewałem się, że spotka mnie coś tak dobrego. To jest wybitny poeta, który jest, tak jakby to podkreślano, w cieniu. Nigdy nie był celebrytą, nigdy nie był tak w pierwszej linii. Natomiast to, co on pisze, to są naprawdę wielkie rzeczy, bardzo oszczędne w słowach, bardzo takie, powiedzmy sobie, z podtekstem filozoficznym, ale naprawdę warte przeczytania, co wszystkim polecam. On potrafi to zmieścić, to co chce, w kilku wyrazach. Czasami jego zdanie ma 3-4 wyrazy. To jest wielkość absolutna. I oczywiście ta nagroda to słusznie jest przyznana takiemu wielkiemu artyście słowa. To jest najtrudniejsza właściwie forma wyrażania się, czyli wiersz i poezja. Wydaje się, że to jest pozornie takie łatwe, ale dopiero na tym poziomie, jak wczytujemy się w wiersze Krynickiego, który zmusza nas do takiej zabawy intelektualnej. No fajnie, że w Krakowie jest kolejny taki wielki artysta.